Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam was w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn. Na samym początku przepraszam za mikro w poprzednim odcinku, ponieważ przez jakby przez muzykę i przez akcję, która się tam działa, to tak naprawdę mnie nie było słychać, więc przepraszam. Troszkę ściszyłem teraz grę. Powinno być dobrze. Jeśli dalej będzie słabo, to no przyciszę ją po raz kolejny po prostu. I w następnym odcinku już powinno być dobrze. No, także jeszcze zatrzymałem maile w takiej całkiem fajnej pozie na samym początku, przy słońcu. No i dobra, zaczynamy. Znawiamy. No to ostatnio pokonaliśmy tutaj tego robota. Jak on, skaziciel się nazywa? Chyba tak. To nie mogę. Dobra, nieważne. No, więc... Pokonaliśmy robota, przeszliśmy próbę. Jesteśmy poszukującą. Więc... Teraz się jakby... Tak, chyba teraz się rozkręca tak naprawdę gra właśnie. I teraz mamy zadanie zdominować bieguna za pomocą jakiejś części skaziciela. Znaczy jakiejś, no tej, która działa... I sprawia, że właśnie, że te... I sprawia, że te roboty się słuchają. Więc... Trzeba będzie zobaczyć. Tam są bieguny. Tak, już chodzę, dobra. Bieguny. Na nich mogę przetestować to urządzenie. Powinnam wejść po pionowo. Niby to przeszłam ostrożnie i cicho. A ten się tutaj wystawił. No to jazda! No dalej, no dalej. I przejęty. Zadziałało! Nie jest agresywny. Sprawia wrażenie niemal przyjaznego. Chyba mogłabym na nim jeździć. Mam wrażenie, że ta gra dalej może być troszkę za głośna, także jeszcze ją troszkę przyciszę. To na 70 i muzykę jeszcze troszkę ciszej, dobra. Chyba teraz już będzie naprawdę okej. Okay. Dobra. No to jedziemy. Cii, spokojnie. No, ja! 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 Ruszaj! Ale szybki! Nie to co na piechotę. No, także teraz już sobie będziemy jeździć na takim metalowym stworze. Powinnam spróbować uruchomić inne rodzaje maszyn. Pewnie nie tylko usuwanki. Dajcie na siebie! Dajcie go bliżej! Bliżej! Waro, prawda? Aloy! Wyrzutek, która wygrała próbę. A więc wylizałaś się z ran. Arcymatrona Tirsa mówi, że znasz drogę do Południka. Stolicy Królestwa Karza? Co jest, idziesz na wygnanie? Nie, za zdrajcą imieniem Olin. Uczyniono mnie poszukującą, bym za nim ruszyła. Więc ruszaj na północ do Korony Matki. Jeśli tam dotrzesz, znajdź Mary, wskażę ci drogę. Jeśli dotrę? Szlak jest zgubny. Od masakry wyprawy Sony nasze ziemie są niestrzeżone. Tak jak nasze granice. Nie ma komu zastąpić dowódczyni. No a co z Reszem? Ach, tylko dlatego, że Sona zaginęła. Sam bym za nią ruszył, ale rozkazała mi trzymać bramę za wszelką cenę. Co i robię. Mówisz, że droga jest niebezpieczna. Co masz na myśli? Od czego tu zacząć? Zabójcy wciąż tam są i w jakiś sposób skazili maszyny. Przyprawili je o obłęd.
Tak. Sama widziałam. Do tego bandyci. Przekradają się przez granicę, by na nas polować. Mówią, że mają obóz w ruinach w górze rzeki. Wygląda na to, że muszę zrobić więcej strzał. Mówiłeś, że wygrałam. Skąd wiedziałeś? Rozmawiałem z ocalałymi. Mówili, że walczyłaś mężnie. I Bast też. I moja siostra. Twoja siostra, Vala? Tak mi przykro. Polubiłam ją. Może byśmy się nawet zaprzyjaźniły, gdybyśmy miały szansę. Dziękuję. Zginęła za innych. Nie ma lepszej śmierci. Mówisz, że zabójcy zastawili pułapkę. Jak? Rozeszła się wieść o masakrze podczas próby. Dowódczyni Sona zebrała ludzi i ruszyła w pościg. Lecz w pogoni za zemstą część złamała szyk i wybiegła naprzód. Prosto w zasadzkę. Stado oszalałych maszyn, kipiących skażeniem, runęły na nich i zabiły ich. Dowódczyni Sona ruszyła z kontratakiem i zniszczyła maszyny, lecz tymczasem zabójcy uszli, a nasze straty były ogromne. Powiedziałeś, że dowódczyni zaginęła? Nawet po utracie tylu wojowników nie chciała dać za wygraną. Zwołała ochotników i ruszyła za zabójcami. Nie chciałeś iść? Pewnie, że chciałem. Ale Sona odmówiła mi tego. Kazała zaprowadzić rannych do obręczy. I strzec tej bramy. Obręczy. Za wszelką cenę. To było wiele dni temu. Od tej pory nie mamy żadnych wieści. Więc nie ma jak dowiedzieć się, czy wciąż żyje. Jeśli ktoś zdołałby tam przeżyć, to tylko ona. Jej biegłość jest legendarna. Nieugięta włócznia, do której wszyscy się mierzymy. Wysoko ustawiła poprzeczkę. Ach, nie wyobrażasz sobie. To moja matka. Powinnam już iść. Aloy, zanim wyruszysz do korony matki i dalej, jest jakakolwiek szansa, byś poszukała Sony? Lemie potrzebuje jej przywództwa. Poszedłbym sam, gdyby tylko nie nakazała mi za wszelką cenę strzec tej bramy. Gdzie była ostatnio? W miejscu masakry. Zadrzewiona dolinka naprzeciw diablego pragnienia po tej stronie rzeki. Może tam podejmiesz jej trop. Ruszyła za zabójcami, którzy napadli na was po próbie. Zabili naszych ukochanych. Próbowali zabić ciebie. Rozumiem, Var. Zrobię, co się da. Biegun! Nie atakuj. On jest ze mną. Jak to możliwe? Trudno to wyjaśnić. To moje odkrycie. Aha. O, tu jest jeszcze coś do zlutowania. Czekajcie chwilę. Nie wsiadaj na bieguna. Przeszukaj. No. A, i na soczewkę jak zwykle nie ma miejsca. O, 2 punkty umiejętności. Zaraz to sobie zobaczę. Co tutaj jest? A, no jak... Jak zwykle zdemontuję roślinki jakieś mięso. Wszystko zdemontuję. Dobra, już są jakieś sloty. To się nie zmarnuje. A, i te punkty umiejętności. Cios z góry może na razie nie. Cichy zeskok tak średnio mnie to interesuje. Przeszukiwanie zwierzchowce, to może być dobre, w sumie. Bierzemy to. Co tu mam jeszcze? No dobra, niech będzie ta precyzja. Okej. Okay. Niech cię bogini strzeże. Moje całe życie. Wszystko. Faktycznie to działa? Świat stał się większy. Tylko muszę trafić. No, ale faktycznie mogę zbierać. Chociaż i tak, jak sądzę, będę częściej właśnie robił tak, że siadam i po prostu sobie zbieram w ten sposób.
przyzwyczajenia, aczkolwiek umiejętność w dodatku całkiem przydatna. O, quest jakiś. Wszystko w porządku, łowco? Zostałeś ranny w zasadzce? Niezupełnie i nie jestem łowcą, ani wojownikiem. W sumie jestem niczym. Nawet ze mną nie gadaj. To nieważne, jesteś ranny. Co się stało? Nazywam się Kren. Pomyślałem, że spróbuję się w próbach na terenach łowieckich, wiesz, żeby poćwiczyć. Ale słabo to wyszło. Zraniłeś się na terenach łowieckich? Jak? Cóż, mierzyłem w zbiornik na grzbiecie żuwacza, kiedy pękła mi cięciwa. Ja się potknąłem i... daj spokój. Było niedobrze, wystarczy. Chciałem tylko poćwiczyć. Tereny łowieckie są idealne. Można tam wykonywać próby, takie wyzwania. Za osiąganie celów albo rekordowy czas dostajesz odznaki. Strażnik siedzi tam na wzgórzu na północy. Spróbuj z nim porozmawiać. Na pewno pójdzie ci lepiej. Czemu mówisz, że jesteś zupełnie nikim i nie możemy rozmawiać? Ukradłem łuk, jasne? I zostałem wygnany. To było przed próbą i teraz nawet nie mogę walczyć dla szczepu w tej ważnej chwili. Muszę samotnie żyć w puszczy. Dlatego chciałem poćwiczyć. W sumie dobrze, że strażnik chciał ze mną gadać. Myślę, że sam jest jakimś wygnańcem. Zdaje się nie przejmować prawami matro. Nie wszystko idzie po twojej myśli, co? Czy mogę ci jakoś pomóc? Nie, nie. Nic mi nie będzie. Mój ojciec zawsze mówił, że Wszechmatka ma dla mnie plan. No a potem został stratowany przez bieguna. Powinnam już iść, Krem. W porządku. Uważaj. Zwłaszcza na północy. Idź na tereny łowieckie, jeśli chcesz poćwiczyć. No więc odblokowały nam się tereny łowieckie. Gdzie one są w zasadzie? Te tereny łowieckie, bo one się jakoś oznaczają. To jest to, tak? Chyba, czy nie? Tu są. Nie, na razie nie będę na nie szedł. Mimo, że to jest mój level. Ale to sobie zrobię później. Jakoś. Na razie, że tego strażnika nie będę szukał. W sensie, naprawdę, zrobi się jakiś tam odcinek później z tego zrobienia jakichś tych prób. No, nie mogę się wysłowić. Sorry. Czy ja tu w ogóle dobrze wjechałem, czy nie? Nie, muszę zejść. Da się tutaj jakoś? Nie. Kurczę, no. A, tu już chyba mogę? O rany, ten biegun, jaki on ma systemy, że nie może spaść nigdzie. Zrobię się za stromo dla wierzchowca. Świetnie, spaść nie może po prostu. O Boże. Za 3 lata się męczył, żeby zejść. Dobra, ale tu już jest ścieżka. O, złaś, a nie się bagujesz. Złaś, no, no. Dobrze, brawo. Jedziemy. Sporo tego. Jeśli dowiem się, skąd są plansze, może znajdę sposób zdominowania. Jak mi się poradzę, to trójka. Co się tyłkiem odwracasz? No.
Co ta trójka zrobiła właśnie przed chwilą? Halo? Co ona się rzuciła na krzaki? Dobra, nie wnikam. W każdym razie przez przypadek... oprócz tego, że zrobiłem sobie walkę, to... przez to, że zrobiłem sobie walkę, to przynajmniej zdobyłem cokolwiek. Tak. No właśnie, trzeba sobie coś porozkładać. No teraz jeszcze muszę dbać o ekwipunek, bo potem się chyba powiększy, tak mi się coś kojarzy, aczkolwiek... Serce, czujki jakieś... W sumie to wszystko mogę rozłożyć, bo to... Przecież jest... ten... Bo to jest popularne. To nie są jakieś roboty strasznie rzadkie czy coś. Także to wszystko mogę porozkładać. No i ile miejsca w ekwipunku? Tutaj mamy coś z niego. Na pewno nie odpadek. No na pewno nie, Ailey. To też to rozłożę. No tu w ogóle mi się narobiło. Te niebieskie sobie zostawiam, bo one są fajne dość. Ta zielona poręczność też jest całkiem spoka, ale ten mróz i to skażenie na razie usuwam. No, i git. Do mnie. W ogóle potem z tego co wiem jest jeszcze nawet skill, że mogę sobie te przejęte maszyny naprawiać. To jest swoją drogą fajne. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Baron mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę. Okej. Okay. Czyli mam jeszcze obóz bandytów. Także ciekawie się robi. Ta gra się coraz bardziej jakby rozwija. Już przeszliśmy z takich czytych tutoriali do... zdołam go przeskanować. Do takich już ciekawszych motywów. Jak widzę. Dobra, ale jedziemy dalej. Na razie olejmy te obozy, to wszystko. To się zrobi. Szczególnie, że planuję tę grę przejść na 100%. Wiadomo, może nie na odcinkach, aczkolwiek na live'ach się to zrobi. Fajne jest to strzelanie na tym, na biegunie. Ja już nie chcę się go lutować. Swoją drogą bym nie zauważył, że mi się strzały skończą. Jak zwykle zresztą. To są bandyci jacyś? Tak. Ale chybiłem. O Jezu. Dobra, jednego mniej. Drugi dostał. Ci też. Bania. No co fikołki robisz? I tak cię to nie uratuje. Myk. No. Ale w ogóle jakiś skubaniec mnie trafił.
na początku. W ogóle swoją drogą myślałem, że to nasi, tak patrzę. A oni są, oni jakby wyczuwają zagrożenie i tak. Teraz mnie to zaczęło zastanawiać. A, tam jest pewnie ten obóz taki. Ten, co wspominał ten Neil? Chyba tak się nazywał. Myślałem, że znowu jakiś oddział idzie, ale nie, to chyba żuwacz, chyba tak się nazywają. A bieguny? Nie przejmujecie się, bieguny? A nie, co ja gadam, to nie jest obóz bandytów, tylko to jest ten, jakaś tam nasza lokalizacja, przecież tutaj jedziemy. Wierzchowiec nie może wejść, no dobra. Ło, ile tu jest questów pobocznych? Raz, dwa, no i jeszcze będzie główny gdzieś. No to najpierw zacznijmy sobie od zebrania pobocznych. Czy nie, tu są trzy poboczne. Przepraszam. Oszukująca. Ta, która była wyrzutkiem. Moi kompani z łowów, oni wszyscy... Walczyłaś z zabójcami. Tymi, co zaatakowali na próbie. Ocaliłaś wiele osób. Chciałabym móc ocalić wszystkich. Czy ty... Jak daleko poszłaś za zabójcami? Do czego zmierzasz? Martwisz się, że grupa myśliwych została zabita? Są gorsze rzeczy niż śmierć. Co jest gorsze od śmierci? Ja... Nie jestem taki jak ty. Nie mógłbym żyć jako wyrzutek. Boję się, że oni poszli do ruin. Nie mogę tam iść, bo stanę się wyrzutkiem. Ale nie mogę też ich zostawić. Co wy tu robiliście? Po próbie byliśmy tak wściekli. Chcieliśmy odwetu, a te skażone maszyny pozostawiły za sobą trop. Dopadliśmy je o zmroku. Walczyliśmy z całych sił. Niewiele widziałem w tych ciemnościach i w zamieszaniu. Maszyny zaatakowały i zostałem sam. Potem wróciłem tutaj, ale moi kompani... Twoi kompani... Przepadli. Powiedz, czego potrzebujesz, bez zagadek. Znajdź mych przyjaciół. Tak bardzo chcieliśmy walczyć z maszynami, że nie zauważyliśmy, że zbliżamy się do ruin. Jesteś poszukującą. Możesz wejść do diablego pragnienia bez obaw. Ale proszę, zlituj się nad nami. Nie mów nikomu, że tam byliśmy. Spokojnie, nie masz się czym martwić. Zobaczy, co da się zrobić w ich sprawie. Dobra, także mamy następnego questa. Tym razem... no tam... Znaleźć jakieś osoby. Co ci się stało? Wszystko dobrze? O, te rany sobie cenię. To lekcja, której nie zapomnę. Ty też pamiętaj. Jak to? Goniłam żuwacza w galopie. Tak zajęta zwierzyną, że nie zauważyłam, gdzie pędzę. W ten sposób trafiłam wprost na wlot kotła. Kocioł? Co to? A, jesteś z obręczy, dlatego nigdy ich nie widziałaś. Kocioł trochę przypomina drzwi, tak myślę. Nikt nie wie, co jest za nimi. Ponoć to tam powstają maszyny. Albo że to gniazdo złego, gdzie trwają duchy metalowych diabłów. Dla mnie nie ma różnicy. Czym by nie były, są zakazane. Wspomniałaś wcześniej o lekcji. Czego cię nauczyła? Kiedy stanęłam przed kotłem, zwierzyna pierzchła, a ja trwałam. Oniemiała z zachwytu. Przez chwilę znów byłam dzieckiem. Urzeczonym barwnymi historiami myśliwych przy ognisku. Strasznie chciałam zobaczyć, co jest w środku. Wtedy zaatakowała czujka. Ponieważ kotły są strzeżone. Ledwo ją pokonałam, a to mam na pamiątkę. Nie bez powodu matrony zakazały tam wstępu. I nie chodzi o względy bezpieczeństwa. Nie powinniśmy wiedzieć, co tam jest. Nigdy już się nie zawaham. Blizna mi o tym przypomni. Ale przez moment coś czułaś. Radość,
Odkrycie. To na pewno coś złego? Chyba tak, prawda? No bo skąd niby ta kara? Gdzie mogę znaleźć ten kocioł? Moja rada brzmi, nie szukaj. To chociaż powiedz, czego mam unikać. Sprytnie. Ale nie na tyle, by posłuchać mojej przestrogi. Dobra, rób co chcesz. Nie powstrzymam cię. Jest na północ stąd, za czerwonymi skałami, wykuty w zboczu góry. Tylko pamiętaj, nie powinnaś tam iść. Także odblokowuje się następna mechanika, czyli te kotły. Coś, coś znowu ciekawego. Tam jest jeszcze jeden quest, to sobie go wezmę, nawet dwa, to sobie je wezmę. A potem pogadamy z tą faktycznie osobą od misji, tą Mareą. Koronie matki przydałby się twój łuk. Mój? Jesteś wojowniczką, prawda? Potrzebujemy skurdzików. Nasz szwacz zacharowuje się na śmierć przy płaszczach i pancerzach. Na dziki dobrze polowało się na wschodzie, za wodospadem. Ale teraz grasuje tam maszyna. Gdy ją ujrzałem, zapomniałem o łowach i ukryłem się. Napiąłem łuk, ale wtedy mi... To żaden wstyd przeżyć kolejny dzień. Nie, nie. Pierścień mi się obluzował. To był mój amulet. Matka mojej matki dawno temu wydarła go z paszczy maszyny. Tak bardzo ufasz pierścieniowi? Po wszystkim, co zaszło, potrzebuję szczęścia równie mocno, co szczep skór. Zobaczę, co znajdę. Jeśli pomożesz, będę ci wdzięczny. Gdy tutaj wrócisz, będę przy ognisku. Okej, czyli prosta misja po prostu, żeby znaleźć skóry dzików albo pokonać tego potwora, nie wiem dokładnie. Pewnie z potworem i żeby odzyskać pierścień, tak zakładam. A, to ty. Wyrzutek, a teraz poszukująca. Ponoć dobra jesteś z łukiem i włócznią. Niektórzy mówią, że najlepsza. Pobrzmiewa w tym wyzwanie. Nie jestem zainteresowana, mam ważniejsze sprawy. Och, rozumiem. Poszukująca nie ma czasu dla nas, zwykłych Nora. Jest zbyt zajęta maszynami i zbójami. Cóż, to nie ja walczyłem ze skażonymi. Nie tańczyłem z demonami. Ale zdobyłem kilka słońc na terenach łowieckich. A ty? Czy twoje poszukiwanie nie zawiodło cię aż tam? Byłeś na terenach łowieckich w Dolinie Żlebie? Czy to są jeszcze święte ziemie? No, zależy, kogo spytasz. Kiedyś były nasze, ale od końca krwawych łowów granica jest sporna. Większość Nora tam się nie zapuszcza, ale matrony nie wygnają nikogo, kto tam wejdzie. A jeśli chodzi o same tereny, strażnik jest skardża. Nie może nikomu zakazać prób, ale bądź proszę łagodna. Tak się boi Nora, że mógłby ze skóry wyskoczyć. Jak zdobyłeś te słońce? Powaliłem maszyny każdą z różnych typów strzał. Mrożącą, ognistą i porażającą. Jeśli chcesz podjąć próbę, dobrze się przygotuj. Ale poszukująca jest zawsze przygotowana, nie? Chcesz wpienić każdego rozmówcę? Tylko rude poszukujące o wielkiej reputacji. A jak często cię odwiedzają? Dzisiaj akurat jesteś pierwsza. Jeśli ruszysz na tereny łowieckie, postaraj się zdobyć żar słońca. Jak ci się uda, wygrasz ze mną. Załatwione. Czyli następne próby łowieckie, a swoją drogą... Poznajecie głos tego gościa? To jest... O ile dobrze? Poszukująca powraca. Nieważne. Oczywiście. Nie wiem, czy dobrze poznaję, aczkolwiek tak mi się wydaje. To nie jest przypadkiem głos Jaya z LEGO Ninjago. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, aczkolwiek barwa głosu jest charakterystyczna. No dobra, no to idziemy teraz do misji głównej. Nie wiem. Wolałbym nie rozmawiać. Masz znak poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do Połutnika. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą.
Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie? Dobrze strzelam. Oby... Bardzo dobrze, Aylon. Więc Fort Karja znajduje się na zachodzie? A dopiero za nim południe? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. To niedaleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Karja zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do Korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Czymkolwiek jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. Małe pocieszenie. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i powstrzymamy to. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Korona Matki strzeże krańca Świętej Ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszy? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce. Nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. To ty odpowiadasz za obronę? Korona Matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. To nie jest żadna próba, Maria, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w Koronie Matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Okej, pogadane. Skażone strefy teraz będą. Daleko są? Jedna jest dość blisko, jak widzę. O, jaki się kawał ciągnie ta druga. To myślę, że zrobimy tak. W tym odcinku jeszcze szybko pojedziemy do tej najbliższej i ją rozwalimy. Natomiast tą drugą już chyba zrobimy w następnym odcinku. Tak mi się wydaje. To chyba będzie optymalne dość rozwiązanie. Biegun do mnie. On się... i inne skażone. Są tylko żubacze? Jeśli tak, to to please. Przecież to zwróciło ich uwagę. Raszuje mnie, kubanie. Czas na czyszczenie. Dobra, jednego mniej. Jak się rzuca? Dobra, jeden stał. Okej. Jeszcze jest jeden. Ojej, trafiłem po pancerzu. Dobra, poszło o to. Jak mnie sieknął? Tu jest chłopaki.
Ojej. Jak ja wszedłem na tę górkę? Dobra, myk. Ładnie, dobry łup. No także jak widzieliście, ta strefa była szybka, dość. Właśnie, jeszcze zobaczę, bo punkt umiejętności dostałem. Ale chyba go sobie zachowam, żeby rozwijać te dalsze już skille. Co tam jeszcze? W ekwipunku dostałem skrzynkę jakąś. Parę rzeczy jest. I misję. Bo dostałem sporo jakichś zadań. To znaczy sporo. No dwa plus jeszcze te. Dostałem obóz bandytów. Dostałem... tereny łowieckie, no dokładnie. I kocioł, tak. Więc sporo się tego już zrobiło teraz do roboty. No więc tak, w następnym odcinku polecimy sobie dalej do skażonej strefy i pewnie będzie trzeba tutaj wrócić, żeby oddać zadanie. To się zrobi przy okazji jakieś poboczne. A jeśli chodzi o ten odcinek, no to, to by było na tyle. Także do następnego odcinka. Cześć.